Przywitam się i lecimy. Raz, dwa, trzy. W latach 80., kiedy byłem w podstawówce, moja mama przygotowała mi kogel mogel. Nie byłem świadomy tego, że 1500 km dalej we Włoszech mojej rówieśnicy mają także coś podobnego, ale oni są sprytniejsi, bo podgrzewają żółtka z cukrem na parze wodnej i ubijają je następnie. I tak powstaje zabajone. A zabajone to nieodzowny element składowy tiramisu. I ten odcinek jest o tiramisu, ale to tiramisu jest ciut inne, bo moje składa się z biszkopcików Savoyardi i pysznego kremu na mascarpone, ale z winem Marsala. Pokażę wam tutaj recepturę na fantastyczny biszkopt, który sam w sobie jest perfekcyjnym snackiem, perfekcyjną przekąską. Zaczynam tiramisu od przygotowania Savoyardi. Savoyardi to typ ciasteczka biszkoptowego, a sam biszkopt jest bardzo prosty w swojej strukturze. Powstaje z osobnego ubicia żółtek z cukrem i białek z cukrem. W Anglii mówi się na tą metodę split. Dlaczego taka? Bo tylko taka gwarantuje sztywność całej masy. Zaczynam od ubicia żółtek z cukrem. Mam tylko jeden mikser w kuchni. Gdybym zaczął od ubijania piany, ona opadłaby, zanim żółtka ubiłby się z cukrem. Dlatego zamieniam je miejscami. Ubite żółtka wytrzymają dłużej poza mikserem. Żółtka będą ubijały się dobrą chwilę, ponieważ muszą przede wszystkim zwielokrotnić swoją objętość i usztywnić się. Sekret Savoyardi tkwi w sztywności całego miksu. On musi utrzymać kształt po wyszprycowaniu na blasze. Dlatego i żółtka, i białka muszą być bardzo sztywne po ubiciu. Teraz muszę bardzo szybko umyć misę i rozpocząć ubijanie białek. Przed ubijaniem białka sprawdźcie swoją misę, czy na pewno jest czysta. Nie może być w nim ani grama tłuszczu, bo jakikolwiek tłuszcz sprawi, że białko się nie ubije. W Savoyardi jest to beza francuska, czyli beza ubijana na zimno. Standardowo do takiej bezy cukier dodaję w kilku partiach. Beza francuska jest jedną z trzech klasycznych metod przygotowania bezy. Jeżeli chcecie poznać pozostałe dwie, to kliknijcie tutaj. Tu jest link do odcinka poświęconego tylko i wyłącznie bezom. Bezę do Savoyardi ubijam do poziomu zwanego soft peak. To znaczy, że gdy odrywam rózgę od całej bezy, to jej końcówka delikatnie pod swoim ciężarem się wygina w dół. Zanim włączę wszystkie surowce w całość, muszę przesiać suche składniki. W tym wypadku jest to mąka pszenna 450 oraz skrobek kukurydziana. Mieszanka tych dwóch składników sprawi, że biszkopty będą bardziej kruche. I teraz następuje moment łączenia, czyli dodaję znowu rzadsze do gęstszego. Rozrzedzam gęste, a nie zagęszczam rzadkie, bo to jest podstawowa zasada w cukiernictwie. Jak widzicie, w tym biszkopcie nie ma ani grama tłuszczu. Nie dodaję żadnego masła, ani oliwy, ani oleju. Ten biszkopt ma być wysuszony zupełnie na wióry. Ma być kruchy i nasiąkliwy, bo przecież w tiramisu muszę nasączyć go kawą. Standardowo dodaję sypkie składniki w partiach, tak by nie opadły na samo dno ubitych jaj. Żeby nadać kształt biszkoptom Savoyardi, używam rękawa cukierniczego z okrągłą końcówką. Ja wybieram taką średnicę mniej więcej 10-12 mm. I to jest dobry patent na pracę z rękawem cukierniczym. Nie otwierajcie go do ostatniego momentu przed samym użyciem. Długość Savoyardi dopasujcie do naczynia, w którym będziecie budować tiramisu. Ja swoje Savoyardi szprycuję na macie silikonowej, pewnie ją kojarzycie z kilku innych filmów. Poświęcam jej trochę uwagi w odcinku poświęconym tylko i wyłącznie sprzętowi. To jest pełna lita mata, nie ażurowa. Jeżeli nie macie takiej maty w domu, to użyjcie dobrej jakości papieru do pieczenia, na przykład lekko silikonowanego. Całość obsypuję cukrem pudrem. To on będzie odpowiedzialny za karmelizację w piecu. Savoyardi wkładam do rozgrzanego piekarnika. Temperatura pieczenia to 190-200 stopni Celsjusza. Czas 10-12 minut. Pamiętajcie o tym, żeby uchylić drzwi od piekarnika na ostatnie 3 minuty pieczenia. Biszkopty muszą odparować całą wilgoć w sobie, muszą być chrupiące i suche. Przede mną kolejny etap, jest to przygotowanie kremu na mascarpone. Tutaj zaczynam klasycznie od ubicia śmietany, bo ta po ubiciu może spokojnie postać jeszcze w lodówce i poczekać na swoją kolej. Śmietany ubijam na średnich obrotach w mikserze, do momentu aż jej gęstość pozwoli na skapywanie powolne z mieszadła. Teraz przenoszę ją do osobnej miski i trafia do lodówki.
Kolejnym etapem jest przygotowanie masy żelatynowej. Odegra tutaj dosyć istotną rolę. Będzie stabilizowała krem. Żelatynę proszkową zalewam wrzątkiem i obalam mit, według którego żelatynę nie wolno podgrzewać. Otóż to nieprawda. Możecie ją podgrzewać wedle woli. Relacja między surowcami jest zawsze identyczna. Na 1 gram żelatyny proszkowej przypada 5 gramów wrzątku. Gotową masę żelatynową odstawiam na stronę do przestygnięcia. A teraz czas na zabajone. Zacznę od przygotowania syropu cukrowego. Jest to cukier z wodą zmieszany w rondo i podgrzany do 119 stopni Celsjusza. Osobno w mikserze zacznę ubijać żółtka. Gdy żółtka już się dobrze napowietrzą, zmienią swój kolor i zwiększą swoją objętość, zalewam je syropem cukrowym w temperaturze minimum 119 stopni Celsjusza. Tutaj jestem bardzo ważny, bo to jest bardzo gorący syrop, którym mogę się poparzyć. Wlewam syrop jednostajnym strumieniem. Robię to bardzo powoli i precyzyjnie, zmniejszając obroty miksera. Staram się nie lać syropu na rózgę w mikserze, bo ta, obracając się, rozniesie syrop po wszystkich ścianach misy. Syrop powinien spływać na samo dno miksera i tam być mieszany z żółtkami. Gdy temperatura żółtek spadnie do mniej więcej 60 stopni Celsjusza, dolewam nadal płynną masę żelatynową oraz wino Marsala. Kończę ubijanie jaj w momencie, gdy wszystkie składniki dobrze się wymieszają. Następnie ręcznie rozluźniam serek mascarpone odrobiną cukru pudru. Mieszam go ręcznie, po czym dodaję odrobinę ubitych jaj. I znowu pojawia się tutaj zasada rozluźnianie gęstszego, a nie zagęszczanie rzadkiego. Powoli, dodając po trosze ubite jaja, wyrównuję konsystencję między obydwoma składnikami, czyli jajami i serkiem mascarpone. Ostatnim elementem przygotowania kremu jest połączenie tej bazy jajeczno-twarogowej z ubitą wcześniej śmietaną. W tym momencie mieszam już bardzo delikatnie, ponieważ chcę uszanować napowietrzenie. Wszystkie te macherze powietrza, które wtłoczyłem w czasie ubijania i jaj, i śmietany, powinny zostać zachowane. Szklane naczynie, w którym buduję tiramisu, lekko rozchodzi się ku górze, dlatego savoyardi, które będą w dolnej warstwie, muszą być docięte. Jak widzicie, savoyardi popieczone jest w pełni kruche. Tak naprawdę nadaje się na idealny snack. Możecie je zapakować w pudełko i przechowywać przez kilka dni. Savoyardi w formie zalewam wcześniej przygotowaną mocną kawą. Ta kawa jest nieodzowna w recepturze na tiramisu. Z drugą warstwą postępuję dokładnie jak z pierwszą, czyli na ułożone savoyardi wylewam kawę oraz krem. Tak przygotowane tiramisu oraz pozostały krem chowam do lodówki na 2-3 godziny, aż w pełni się skrystalizują. Zwróćcie uwagę, jak zmieniła się konsystencja kremu. W tym momencie jest dużo sztywniejszy i idealnie nadaje się do wyszprycowania, do dekorowania. W dekoracji obowiązuje pełna dowolność. Możecie zrobić rozetki, jopki, czy chociażby takie paski jak ja. I żeby tradycji stało się zadość, całość obsypuję proszkiem kakaowym, bo wbrew pozorom, ten gorzki smak kakao doskonale balansuje słodycz tiramisu. I zobaczcie sami, bo tu już nie musiałem czekać, krem jest skrystalizowany. Jak to tiramisu wygląda na łyżce? Nie jest zbyt sztywne, ale też nie jest zbyt płynne. A w przekroju, ta kawa w savoyardi i ten posmak marsali tworzy idealną kompozycję. A jak smakuje? Obawiam się, że łyżka do zupy jest za mała na tak pyszne ciasto.